Cześć, witam was w trzecim odcinku z gry Tomb Raider. Kontynuujemy naszą przygodę z Larą. Tak więc, ostatni odcineczku, co tam było? Znaleźliśmy naszych przyjaciół, okazało się, że wszyscy żyją. Tak więc... Jeden nasz... Już mi się to nie podoba. Przyjaciel poszedł na zwiady. O, to jest... Co to jest? Mogę pomidorki jakieś zabrać? Co to ma być? To nie były pomidorki, ale... Ile mam? 20 strzał, tak jak mówiłem, że... O, to jak dają amunicję... Dobra. Załatwiłem. Możemy oskurować. Możemy sobie wziąć jeszcze amunicję. No dobra, dobra. Okej, no. Coś tu jest. Zobaczymy, co to jest. Surowce jakieś. O! Ulepszyć broń. Ciekawe, czy jak będę ulepszył na przykład taki łuk, żeby nie jego wygląd się zmieniał, to by było fajne. Okej, kolejne strzały. To jest nasz ten koleś. A teraz jakoś tutaj świątynię widzę. Strzały mamy tu niepotrzebne. Okej. Są fascynujące. Widziałam już coś takiego. Tak? Mają znaczenie rytualne. No, obraz kobiety jest szczególnie ciekawy. Wygląda na wykonany dość niedawno. Pewnie malowidło wyspiarzy. Sądząc po wrakach statków, można przypuszczać, że byli rozbitkami jak my. Niewiarygodne. Tak, mam nadzieję, że my nie zamienimy się w morderców. Zajmij się tą drugą korbą. Nie ma uchwytu. Ale mam oczywiście czekana. Szlak. Nie mam co zaciskać, nie? Muszę znaleźć coś wytrzymalszego. Tu musi być coś, czego moglibyśmy użyć. Niesamowite. No dobra, już zebrałem jakieś surowce, ale widzę kolejne. Słoneczna symbolika. To działa. Potrzebuję tylko trochę więcej. Tylko mam pytanie, jak dużo. O, o! Wilki! No zostaje w łeb. Okej. Okay. Dobra, trzeba być ostrożnym. Przydałoby się więcej. Jeszcze więcej. No dobra. A ciekawe, czy to będą nam... O, tam jest jakiegoś króliczka, ale króliczka nie zabije, bo króliczek jest słodki. Dobra, słodki, ale tutaj... Coś czai, wilki, nie? Ale tu widzę jakiegoś człenia. To jakiś sekret ogólnie widzę. Lupa. Okej, okay, kolejny jakiś artefakt pewnie. Aktorzy no potrafili przekrzywiać głowy w górę i w dół tak, by nadać swoim sztywnym maskom rozmaite emocje. No straszne te maski, nie powiem. No a temu gościowi się nie poszczęściło widać. Został przyszpilony, nieźle. Dobra, kolejna kapliczka. Kolejna kapliczka, ale i kolejne surowce. A komu oni oddają cześć? Jeszcze troszeczkę. Okej, okay, a 4, 50 części muszę znaleźć, tak więc spoko, ale mi się wydaje, że może tu mogę wyskoczyć. Nie. A jak to się robiło, że podwójny skok był jakoś, że się jeszcze odbiło od ściany? Ale nie wiem. Okej, okay, co ręka? Nie, nie będę zabijał. Może tutaj, gdzie jest kapliczka. O, jakiś kolejny artefakt. Whitman niesamowicie dramatyzuje. Nie do wiary, co wyprawiał podczas kręcenia. Dobra, tu możecie sobie, jak chcecie przeczytać, zatrzymać filmik. Ja nie będę tego czytał. Może później sobie przejrzę, ale... Okej, okay, co to jest? Aha, podpalić to nie mogę, nie mam pochodni. Okej, okay, ogarnijmy sobie. Okej, okay, widzę ostatnie nasze surowce. Dobra, to powinno wystarczyć. Zobaczmy, czy teraz mogę naprawić czekan. Dobra, czekana. Czekan musimy naprawić. Instynkt przetrwania. No wiem, wiem. Plus 3, dobra. Lecimy ulepszyć.
Zresztą wilki... No, fajnie się z tego łuku strzela. Okej, a właśnie, zapomniałem, że można ich oskurować. To weźmiemy, to może jakiś punkt umiejętności teraz, co jeszcze rozdamy przy okazji. I jeszcze raz... A, jeszcze nie. Byłem pewien, że... To będziemy, jakiś level up będzie, ale nie. Okej, widzę, że tu jest obóz. Tak więc usiądźmy sobie. Od czego zacząć? Zbroń losu ulepsza sprzęt, broń w menu sprzętu, okej. Nazywam się Lara Croft i jestem archeologiem z Endurance. Statku, 50. Który rozbił się na wyspie w Smoczym Trójkącie, na wschód od Japonii. Wzmocnienie. No i teraz widać, że jest metalowy. Widziałam wraki, które mogą mieć nawet kilkaset lat. Nie jesteśmy tu pierwsi i wiem, że nie jesteśmy sami. Z tym miejscem coś jest nie tak. Dziennik Klary? Udało się, Laro? Tak, tak. Spróbujemy? Do dzieła, doktorze. Na twój znak. Okej, muszę naciskać szybciej. Okej. Udało się otworzyć, ale... Pośpieszcie się trochę, bo... Ta kobieca postać na bramie. O, pod uwagę wiek symboli, punkt umiejętności. Chimiko? Czy nie nasłuchał się pan zbyt wielu opowieści sam? Cóż, nie ma wątpliwości, że Chimiko posiadała pewną moc. Niektórzy twierdzą, że wręcz szamańską. Moc żywiołów. Kiedy kobieta włada taką mocą, prędzej czy później ktoś nazwie ją czarownicą. Nie powinniśmy wykluczać żadnej możliwości, nawet z pozoru irracjonalnej. Wciąż mało wiemy o naszym świecie. Brzmi pan jak mój ojciec. To może być niesamowita historia, Laro. Nie, jeśli nikt jej nie opowie. Okej, ogólnie jeszcze myślałem nad włączeniem napisów, ale widziałem, że napisy nie są jakoś tak pięknie przedstawione, bo taki czarny ekranik jest za nim i to trochę brzydko wygląda, tak więc jakbyście chcieli, to możecie pisać w komentarzach. To najwyżej, miałaś rację, Laro. To włączę wtedy, jakbyście chcieli. Tylko że realny, doktorze, to nie jest żadna mityczna kraina. Wiem, stoimy na kopalni złota. Chodźcie, szybko. Wasi przyjaciele są ranni. Tak, pewnie z ich powodu. Cofnij się. Nie możemy im ufać. Ma pan pistolet. Nie chcę żadnych kłopotów. Nie. Pójdziemy. Nie. Ale nalegam, byście zabrali nas do swojego przywódcy. Co pan robi? Bądź cicho. Nie. Zajmę się tym. Nie. Nie, proszę, proszę! Nie, zostaw! Nie walcz z nimi, Laro! Rób co każą! Daj mnie pistolet! Idzi! Jakiś ruski. No, 100% jakiś ruski. Kim wy jesteście? Czego wy chcecie? Lara, trzeba słuchać, Maci! Nie róbcie im krzywdy, proszę! Ja сказал, a ty ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Puszczaj ją! Puszczaj ją! Lara, uciekaj! Nie! Akrużyć ich! Akrużyć! Tylko popróbuj rybić! Patrzcie ich! Hej, przyprowadź więźnia! Zrobi się! Aha, czyli on nawet nie ogarnął, że... No nieważne. Nie istnieje, nie ma. Boże. Dobra, uciekamy. No szybko tutaj. Trzeba będzie zabić. Przydaliby się dowiedzieć. Ej, dziewczyna zniknęła! Wypatrujcie jej! Dobra! Hej, poszli sobie. Widzisz coś? Kurczę, a dobra. Idziemy pod górę! Dobra, to idźcie, się tu skryje. Думаешь, спрячься?
Przyjrzyjcie się, kukle. Nie, syn Rusek. Będzie, że mnie nie zauważy, ale... Nas mnie nie ujdziesz. Już nas widzi. Ej, ty! Wychodzi dawaj! Lучше не зли меня. Я всех тебя нахожу. Она тоже была пораненной стервой. Dobra, musimy się bronić. Aj, zastrzelił mnie, co ja miałem nacisnąć? No znowu. E czy F? Ej, ty! No nie, znowu mnie obmacywał i w ogóle. Lучше не зли меня. Я всех там хожу. Gdzie jest z tymi łapskami, frerzy? Ona też była paranoiczna stierwa. Okej, próbujemy EF. E albo F, zobaczymy. Ale muszę najpierw go strzelić. Dobra, dostał. Okej, musimy wycelować mu w łeb. O, czueniu. Musimy strzelać. Dobra, jest. Gin. Akurat dwa naboje były. O Boże. Biorę mój łuk. I teraz mam jeszcze Gnata. Pewnie. No. Pistolet samopowtarzalny. I chyba nie tutaj. Chyba niżej. Mam zejść? Okej, okay, schodzimy niżej. No bez pistoletki nie mam chodzić. Tak, ani tu nie ma mamy. Coś mi bez różnicy. Jest magazynek. Mam następnego. Dobra. Amunicja tu jest. Bierz. Szukamy zwłoki. A. Surowce da się jeszcze zabrać umarlakom. Okej. Okay. Dobra, nie. Ja tu, mnie tu już nie ma, ja tu już uciekam stąd. Dobra. O nie, podpalili. Dobra. Czy muszę to pamiętać, że jeżeli jest rączka to E, a jeżeli jest taki wykrzyknik to F. Okej, okay, znalazłeś jakieś. Że upływa być chodzę bieć wrogów, okej. Okay. No dobra, jeden wystarczył. Okej, okay, sprzątnęliśmy, weźmiemy sobie jeszcze jego surowce, bo na pewno będą nam przydatne. Amunicja do pistoletu.
A już nie potrzebujemy, to może trzeba przeładować. A nie, dobra. Zobaczmy, co on tam ma. Portfel. Łuk to chyba najlepsza broń w tej grze, ale nie wiem. Nic nowego. Co teraz? Znowu jakiś tam kobiet? Nie, wygląda na jakiś okręt badawczy. Co to? Cholera. Chyba nie ma. Zes jaki, Tintos. Dlaczego mam być nie w porządku? Spadaj stąd, czemu? Dobra. O, dobrze, się szybko przeszkuję. Dobra, czy ja jeszcze otworzymy jakiś PD, dostaniemy i wbijam na górę. Laro, jesteś tam? Tak. Tak, jestem. Widzę dym unoszący się nad ruinami. Nic ci nie jest? O Boże, Rod, mam kłopoty. Oni wszystkich zabijają. Co? Kto? Ludzie. Nie wiem dlaczego. Musiałam kilku zabić. Nie miałam wyboru. To na pewno nie było łatwe. To straszne, ale właśnie było. Rod, musisz ostrzec innych. Teraz się o nich nie martw. Po prostu zrób wszystko, co w twojej mocy, żeby się do mnie dostać, Laro. Spróbuję. Dobra. Czyli mamy cel, aby się dostać. Nie wiem, podpalać? Chyba nie. Mam wieści z zachodniej plaży. Mała grupka rozbitków uciekła do lasu. Może wyślemy za nimi pogoń? Nie. Ojciec Matias poszedł sam. Kazał nam tu zostać. Co? Dlaczego? Nie wiem. Może chodzi o następną dziewczynę do rytuału. Pewnie wieczorem czegoś się dowiemy. To było... No i jak oni by odwróciłem do uwagę? I co się dzieje? Dobra, tak, to musiałem trochę, bo nie wiem, o co chodzi, a to jest najlepsze odwrócenie uwagi, jak dla mnie. Nie będę się tam bawił w jakieś... Dobra, mamy iść tędy? A, okej. Okay. Mamy iść na górę. Tutaj podskoczymy sobie, okej. Okay. Wbijamy do środka. Okej, dobra, widzę. Co to było? Cicho, cicho! Myślałem, że przypał, bo pochodni nie mam. Wy dwaj, sprawdźcie z tamtej strony. Tak jest. Okej, tu ktoś jest. Widzę latarynkę. Cisio, cisio. O, świetna. Świetna animacja. Ej, no co ty robisz, Lara? O, dobra, tu już trochę lepiej. No, tam coś się zepsuło. Zbugowało się najwyraźniej. Ale tu już było spoko. Ej, zginąłem, jak szybko się ginie. Wow, wow, wow. Nie wiedziałem, że tak szybko się może tu da się zginąć. Wy dwaj, sprawdźcie z tamtej strony. Tak jest. Okej, skrytobójstwo. Dobra, teraz animacja się udała.
Szukam sobie typka. Dobra, już wiem jak się odwraca to uwagę. Jest ich tu sporo, więc i będę tutaj może tak kozaczył. Niech on sobie przejdzie. Uwaga! Pożar się rozszerza! No, rozszerza się, rozszerza. Dobra. O, jeszcze jakiś? Dobra. Szybko uciekaj, bo tu wszystko płonie, rzeczywiście. Okej, co tu było jeszcze? Szybko, szybko, szybko! Skacz! Uff, już nastyka się nam udało. Okej, udało się, uciekamy dalej. Dam radę. No, jaka sprytna. O, tylko coś się sypie na głowę. Niebezpiecznie trochę. I się ślizga. Jesteśmy już. A jeszcze wyżej. Dobra, idziemy wyżej. Okej, okay, to już jest koniec. Zobaczymy jeszcze co tu jest. Mnie zabijają wszystkie psy. Co się stało z jego nogą? Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Miło się widzieć. Wybacz, twoja noga jest w strasznym stanie. Nie, tylko tak wygląda. A masz jakieś wieści o innych? Żadnej. Chwila, co ty robisz? Wilki zabrały mi prowiant, a razem z nim nadajnik z szalupy. Jeżeli go nie znajdziemy, nie wydostaniemy się z tej wyspy. Ale ty potrzebujesz bandaży, morfiny. Wszystko jest w plecaku. Szlak. Otóż to. Chodź tu. Chodź tu. O nie. Nie, 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 nie! No zasłap, ale bo... Ani mi się wasz draniu. Dzięki Bogu żyje. Rzeczy Rota muszą gdzieś tam być. Dobra, ale Rota uratujemy już w kolejnym odcinku. Tak więc... Jeżeli odcinek wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. A jeżeli chcecie, nie chcecie przekapić żadnego odcinka, zostawcie subskrypcję. Tak więc...
Ja jestem Tintos. Słyszymy się w czwartym odcinku Stomp Rider. Na razie.